Kilkuset motocyklistów z całej Polski zakończyło sezon motocyklowy, przejeżdżając przez ulicę Tarnowa. Wcześniej kierowcy jednośladów wzięli udział we mszy świętej i święceniu pojazdów. Parada ulicami Tarnowa zakończyła się na placu Targowica, gdzie na uczestników czekały już takie atrakcje jak pokaz jazdy gokartami, symulator jazdy na jednym kole czy prezentacja zabytkowych samochodów. Kończymy oficjalny sezon motocyklowy w Tarnowie. Impreza, jak widać, bardzo udana, frekwencyjnie dopisało bardzo dużo uczestników, motocyklistów, sympatyków, a także rodziny z dziećmi, także naprawdę bardzo się cieszymy. Cała Polska, wschód, zachód, północ, południe, przedstawiciele z każdego regionu do nas zawitali, co cieszy, że taka impreza się podoba, jest zainteresowanie i ludzie chcą do nas przyjeżdżać. To przede wszystkim jest też dużym atutem dla miasta, że takie imprezy mają sens w tym mieście, mają sens w Tarnowie i powinniśmy to wykorzystywać. Każdy rok jest dużo bezpieczniejszy. Ta świadomość motocyklistów z każdym rokiem jest coraz większa. Każdy motocyklista coraz większego doświadczenia nabiera, czasami oczywiście ucząc się też na własnych błędach. Aczkolwiek jest zauważane to, że te wypadki, jeżeli już się zdarzają, to też nie do końca z winy motocyklistów oczywiście, ale myślę, że świadomość osób prowadzących samochody, żeby zwracali uwagę na jednoślady, też z każdym rokiem jest coraz większa. To był dobry rok, było dużo ciekawych atrakcji, dużo ciekawych zlotów, dużo ludzi nowych poznanych, przede wszystkim pogoda. Pogoda tego lata była bardzo łaskawa dla nas. Więc generalnie podsumowując, było naprawdę dobrze. Na kolejny sezon motocyklowy amatorzy jednośladów będą musieli poczekać do wiosny. Nie ma nic ważniejszego niż bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. Zaufaj nam i sprawdź swój samochód na jednej z najnowocześniejszych stacji diagnostycznych w mieście. MPK. Ponad 100 lat w biznesie motoryzacyjnym. Doświadczenie, które procentuje.